Witajcie, kochani, witam Was serdecznie na czytaniu na kolejny tydzień. Cudownie, że jesteście, że wracacie. Bardzo mnie to cieszy, motywuje. Dodaje mi to dużo inspiracji. Fantastycznie. Kochani, pamiętajmy wszyscy, że są to czytania ogólne, więc bierzmy to, co rezonuje, a to, co nie rezonuje, zostawmy dla tych osób, które mają to usłyszeć i jest to dla nich ważne. Oczywiście pamiętajmy zawsze, że nagrywam w systemie otwartym, czyli możecie tutaj poszukiwać informacji. Każdy z nas może dowolnie ze swojego kosmogramu, nie tylko ze Słońca, Księżyca czy Ascendentu, ale jeśli czujesz, aby sprawdzić informacje w Twoim kosmogramie, na przykład w znaku Barana, bo masz w Uranie albo połączone z Plutonem czy z Merkurem, jakakolwiek planeta, szukaj, buszuj. Jeżeli czujesz, te informacje są tu dla Ciebie, jak najbardziej zapraszam serdecznie. Zapraszam Was też na nowy kanał Tarot i Oracle. Jeżeli ktoś ma ochotę uczyć się tarota, posłuchać o wahadle, czy zobaczyć jakąś recenzję kart, zapraszam serdecznie. A teraz, kochani, zaczynajmy już horoskop na ten tydzień. Zapraszam. Witajcie, kochani, witam wszystkie osoby spod znaku rybek na czytaniu na kolejny tydzień. Witajcie, witajcie, zobaczmy, co tu dla rybek. Mamy tutaj kartę numer 20, Endurance, czyli wytrzymałość, i mamy Rock, czyli skała. No zdecydowanie ten tydzień, kochani, wymaga zabezpieczenia i ochrony, bo tutaj wokół widzimy taką ochronną kopułę jakby wokół tego drzewa. Tak, ten tydzień jest niezwykły, ja już czuję jego energię. Dobra, zobaczmy, co tu dla rybeczek jest przyszykowane. Dwa kielichy, ale w rewersie nam wyskoczyły. Mamy pazia, pentakli i jeszcze tutaj mamy trójeczkę pentakli jako coś nowego, ewentualnie coś powracającego, kochani. Zobaczmy dalej. O, jak szybko. Paź kielichów, następny paź jako temat ważny. Mamy radę, sześć kielichów, bardzo ładnie. Ok. O, odwrotnie. Relacje, związki, miłość, sprawiedliwość. Sprawy urzędowe, finansowe, biznesowe, poza domem mamy maga. Tak, i tu, kochani, na końcu, jak jest jakaś nowa rybeczka na kanale, to witamy Cię serdecznie. Tu zawsze bierzemy trzy karty i każdy z nas tu musi się odnaleźć. Dla jednych z nas to jest to, co już się zadziało, dla drugiej osoby to będzie coś, co się teraz dzieje na przykład, a dla trzeciej może to być coś, co dopiero przyjdzie, więc generalnie nie rozpoznasz tego w swoim życiu jeszcze, prawda? I mamy co? Mamy króla buław, czwóreczkę mieczy i mamy rydwan. Tak. Widać, że rusza energia tutaj jakiegoś, czy to uzdrowienia, uleczenia, jeżeli jesteś w trybie, w procesie jakiegoś uzdrawiania, czy to proces zrozumienia czegoś, co wcześniej nie było zrozumiałe, prawda? Może jakaś prawda tutaj do ciebie przychodzi i później przyjdzie ci ją przemyśleć. W każdym razie widać, że to rusza. I tak, to jest jedna z energii, którą tutaj czuję. Druga rzecz, którą czuję, to właśnie to, że jeżeli czujesz, że tutaj jakby potrzebujesz jakiejś pomocy fizycznej, prawda, w zdrowiu, to żeby zadziałać, żeby dłużej nie czekać, tylko żeby zadziałać. I tu są osoby pomocne, które tobie w tym będą cię tu wspierać w tym. Dobra, rozróżmy wszystkie karty, wiecie, bo specyficzną energię czuję z tego czytania. Paź kielichów. Wow. Karta sprawiedliwości po raz drugi. Tu mamy ósemkę pentakli. Wow, gwiazda, pięknie. I król tak, król pentakli, a na końcu dwójka buław. Jakąś ważną decyzję przyjdzie podjąć rybeczkom w tym czasie. Może dotyczyć ta decyzja jakiejś osoby,
jakichś osób albo wyjazdu, może jakiegoś, przeprowadzki. W każdym razie to jest jakaś taka bardzo duża zmiana. Zdecydowanie to zmusi cię do wyjścia ze strefy komfortu, żeby zrobić to coś, żeby zadziałać tak, jak tutaj jest pokazane, że będziesz działać. Natomiast dwie karty sprawiedliwości, kochani, no karta sprawiedliwości ma wiele znaczeń. Na pewno równowagę będziesz musieć łapać w tym tygodniu, bo zobaczcie, to co przychodzi w ogóle tutaj nowe albo powraca, to bardzo specyficzna energia, bo mamy pazia pentakli i trzy pentakle. Tu widać, że tu jest chęć pomocy, chęć nauki, chęć rozwoju, ale dwójka kielichów, albo ten ktoś bardzo jest rozczarowany uczuciami, miłością, związkiem, dlatego stawia na pracę, na rozwój. No może tak być jak najbardziej. Albo tutaj ktoś nie chce współpracować. Ale to trochę nie ma sensu. Nie chcę współpracować, ale jednocześnie jest na widoku i dużo osób albo osoby mają coś do powiedzenia na temat pracy tego kogoś. I z tych komentarzy, jakby ten ktoś wyciąga wnioski i się uczy. Jejku, o co chodzi z tą dwójką kielichów w rewersie? Bardzo specyficzne, kochani. Dwójka kielichów w rewersie. Dajcie mi chwilkę, bo muszę tutaj. No tak, no oczywiście, że ktoś tu może być po rozstaniu, jakiejś zdradzie, prawda? Może jakieś zerwanie zaręczyn, zerwanie ślubu nawet, prawda? Kłótnia, zdrada. Okazuje się, że nieodwzajemniona miłość, czyli gdzieś ogólne rozczarowanie potężne w uczuciach, i tu ewidentnie ktoś stawia na pracę, na rozwój, na doszkalanie się, prawda? Więc no ja bym powiedziałabym pięknie, że to pięknie tutaj wygląda, aczkolwiek uczucia są jakieś takie ciężkie, prawda? Jednocześnie tutaj jest taki brak. Jak to powiedzieć? Jakby ktoś tu nie akceptuje kogoś z uczuciami tego kogoś. Wiem, kochani, wiem. Dziwna sytuacja, ale możesz mieć adoratora i może nie akceptujesz tego, że ta osoba coś do ciebie czuje i ta osoba może gdzieś wypisuje do ciebie albo cię gdzieś wychwala. Widzi w tobie, prawda, takie bóstwo, natomiast ty tego nie czujesz i ty tego nie chcesz. I ciebie to tutaj boli na swój sposób, że to jest, może jesteś w związku, może jesteś w małżeństwie, no właśnie. Czuję, że to są różne sytuacje w tym obszarze. Okej, dobra, idźmy dalej, bo to bardzo tutaj jakaś pokomplikowana sytuacja, czuję. Mamy kartę sprawiedliwości i osiem pentakli. I to w sprawach relacyjnych, związkowych, miłości. Więc na pewno prawo przyczyny i skutku. Musimy pamiętać o tym, że jak coś robimy, to później są tego konsekwencje, prawda? Tak jest. Tutaj w relacji, w związku, ktoś ewidentnie chce pracować, żeby relacje, żeby związek powróciły do równowagi, do balansu. Czyli tutaj nawet chęć takiego jakiejś terapii, czy poradzenia się właśnie kogoś, kto jest tutaj mądry, żeby jakoś tutaj wypracować to, prawda? Zdecydowanie jest to dużo pracy, takiej koronkowej pracy, czyli będzie trzeba się skupić, skoncentrować, żeby wybrnąć z tej sytuacji, która tutaj jest do przepracowania w związku, w relacji. Tak jest. No i tutaj ewidentnie widać, że praca też ma wpływ na twój związek. Tak, jest tu podpowiedź, że jeżeli jest jakaś rybeczka, która jest w parze, to przydałoby wam się zdecydowanie odpocząć, pojechać gdzieś razem. No właśnie. Ale wiecie, co ja tu jeszcze czuję? Jakby ktoś samosabotował swój związek na zasadzie nie brania pod uwagi
uczuć, emocji tej drugiej osoby, takiego mocnego skupiania się na sobie, ale jakby nie brania pod uwagę, że ta osoba druga też coś czuje, też ma emocje, a ja się tu skupiam na sobie, prawda? No właśnie, więc tu może warto też się zastanowić, czy wystarczająco Rebeczka bierze pod uwagę uczucia, emocje tej drugiej osoby. Tak, to jest może dla jednej osoby nawet, ale czułam, że ważne. Generalnie bardzo dużo pentakli z tego bije tutaj, więc czuję taką dużą koncentrację na finansach, na pracy właśnie, na rozwoju. Natomiast faktycznie mało jest tutaj tych emocji, tych uczuć. Dużo jest oczekiwań, które są no, z pazia kielichów, czyli to są takie nierealne oczekiwania, kochani. I znowu tu jest karta sprawiedliwości, czyli mam takie poczucie, jakby ktoś tutaj mówił, trzeba tu trochę zejść na ziemię i urealnić jakby te oczekiwania. I też pamiętaj, że znowu każde nasze działanie przynosi jakieś efekty, jakieś skutki, jakieś konsekwencje, prawda? Tak jest. Mam tu takie poczucie, jakby ktoś właśnie nie brał pod uwagę tego, że dlaczego tak się zachowujesz, prawda? No bo ty się jakoś zachowujesz, w związku z tym ja później jakoś reaguję. Jakby tutaj ktoś nie brał tego pod uwagę, tylko brał pod uwagę, że ja mogę się zachować jakkolwiek, to ty się dziwnie zachowujesz, prawda? Rozumiecie, co chcę powiedzieć? Czyli jakby ktoś tu nie widział tej drugiej strony i konsekwencji swoich działań. I teraz pytanie, kto? Rybka czy osoba tej rybki, prawda? Bo tu czasem energię trzeba odwrócić. Tak jak mówię, bardzo pokomplikowana tu jest jakaś energia, sytuacja, jakby w tym czytaniu zmieszały się energie dwóch partnerów, tak czuję. Dlatego odczuwam to z dwóch stron. Jest to dosyć specyficzne, powiem wam, i takie zagmatwane właśnie przez to się robi. Może zobaczcie sobie jeszcze czytanie dla tej drugiej osoby, żeby wam się całość zrobiła, bo tutaj czuję, że jest dosyć dużo takiego chaosu i dokładnie, ja nie wiem, czy wy wystarczająco wyciągniecie z tego czytania. Jedno, co jest tu najważniejsze, to prawo przyczyny i skutku, czyli pamiętaj, że jak coś robisz, to zawsze przynosi skutki, jakieś zawsze konsekwencje. Nie jesteśmy w stanie kontrolować i panować nad reakcjami innych ludzi. Nie jesteśmy w stanie kontrolować konsekwencji naszych działań, prawda? Ale jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie mogą być konsekwencje moich działań. I tu właśnie bardzo, bardzo, bardzo ważnym jest na ten tydzień, żeby o tym pamiętać, że każde nasze działanie przynosi konsekwencje. Sześć kielichów i król pentakli pokazana. Tu jest taka fajna stabilizacja. Koncentracja na miłości, na przyjaźni, na szacunku, wzajemności, na wzajemnym pomaganiu. Przepiękna energia i taka jest podpowiedź właśnie dla rybeczek, żeby się na tym skupić. No i oczywiście też na pracy, prawda? Ale król pentakli też dba o swoją rodzinę, o swoich bliskich. Sześć kielichów to jest to, kiedy, zobaczcie, dwie osoby się widzą, słyszą, prawda? Porozumiewają we właściwy sposób, uszanowują swoje energie, uszanowują swoje emocje, swoje potrzeby, swoje uczucia, prawda? To jest równość, to jest wzajemność w uczuciach, taka piękna, kiedy jakby każdy tutaj ma świadomość, że ma prawo do tego, by być na przykład wkurzony, by być nieszczęśliwy i ta druga osoba to uszanuje, o tym będzie chcieć porozmawiać. Potem jak jest inna sytuacja, że ta wcześniejsza osoba na przykład czuje się jakoś dziwnie, to ta druga też weźmie to pod uwagę, jest tu rozmowa, rozumiecie? Taka wzajemność w uczuciach piękna. I taka jest podpowiedź tutaj dla rybeczki. Zdecydowanie ten tydzień będzie wytrzymałości potrzebował. No ciekawe bardzo. Powiem wam, że ja już czuję energetycznie ten tydzień i wcale mi się nie podoba to, co czuję, powiem wam, bo mam poczucie, jakby szła jakaś rewolucja do nas. No, nie taka, wiecie, rewolucja jak francuska na przykład, tylko taka rewolucja jakby w nas samych i wokół nas, w naszym życiu, w życiu każdego z nas. Tak, praca, obowiązki, urzędy, finanse i tak dalej. Co tu mamy? Mamy piękne karty. Maga i gwiazdę, czyli
jest pokazane, jeżeli czegoś pragniesz, to po prostu zacznij działać, idź w tym kierunku, spełniaj swoje marzenia, prawda? Masz szansę tutaj zdobyć, zrobić wszystko, czego pragniesz, tylko działaj. Działaj odpowiednio, korzystaj z właściwych i potrzebnych na dany moment narzędzi i miej tą wytrzymałość właśnie, bo tutaj coś będzie wymagało dużej ilości czasu. Jeżeli pracujesz nad karierą, nad rozwojem duchowym, rozwojem osobistym, rozwojem zawodowym, co by to nie było, nawet jeżeli pracujesz nad rozwojem związku właśnie, prawda, czy poprawą związku, pozwól sobie na to, by dać sobie tu dużo czasu, by nic nie pospieszać na siłę. Idzie to w dobrym kierunku, bo karta gwiazdy pokazuje, że to idzie w dobrym kierunku, ale tu będzie trzeba się jeszcze nagimnastykować, bo karta maga pokazuje, że to jest początek pracy dopiero tak naprawdę. No właśnie, tu mnie jeszcze ciągnie do tych kart. Uważajcie w tym tygodniu na wszelkiego rodzaju komunikacje, czyli komunikacje typu przemieszczanie się fizyczne, komunikacje typu rozmowy z innymi. Bo tutaj czuję, coś może pójść inaczej niż ty się spodziewasz. Pamiętaj o tym prawie przyczyny i skutku i o tym, że masz wpływ tylko na to, co ty mówisz, jak reagujesz, co czujesz i to czujesz tylko, prawda, jeżeli chodzi o to odczuwanie, ale nie masz wpływu, ani nie odczuwasz, ani nie możesz kontrolować tego, co ktoś myśli, co czuje, czy jak zareaguje. Tak. Czuję, że tu jest jakieś upieranie się przy powtarzającym się schemacie działania, postępowania, który samo sabotuje wasz związek, czy związek, czy relacje, czy o co by tu nie chodziło. Tak jest. Dobra, zobaczmy sobie. Tu jeszcze kartę mamy oczyszczanie, czyli no właśnie. Z czego twój związek, twoja relacja, czy twoje zachowanie codzienne, te takie wzorce postępowania, co by tu trzeba oczyścić? Co tu czujesz, że nie działa jakby na twoją korzyść, prawda? Tak, ta karta, zobaczcie, znowu to tutaj troszkę tak mi się zobaczyło, prawda, te rozbłyski jak taka wieża, dużo tych wież w tym tygodniu. I zobaczcie, ciekawe, bo tu też są te rozbłyski i tutaj... Może jakaś prawda jest potrzebna, która musi wyjść. Może prawda, która musi wyjść, albo prawda, którą my sami sobie musimy czasem uświadomić, prawda? No właśnie. Ojejku. Dobra. Prawda ukryta teraz dla nas. Ktoś tu ma nadzieję, że wybaczysz tej osobie pewnego dnia. Możliwe, że tutaj. No całkiem możliwe, że tu jest jakaś świeża sprawa, świeże rozstanie i ktoś jeszcze... Ja tu mam takie poczucie, że ktoś się rozstał, ale jeszcze nie cierpi, bo jest na razie w szoku, że się rozstał na tej zasadzie, że to się skończyło jakby i ten ktoś nagle wrzucił się po prostu w pracę, żeby w ogóle o tym nie myśleć i mówi, nie, nie, to się jeszcze poukłada, my tu popracujemy, zrobimy coś z tym, prawda? No właśnie. Okej, druga rzecz. Ktoś tu wie, że przegiął, przesadził, przekroczył granicę. I ostatnia, wszędzie cię szukam. Zobaczcie. Coś tu musi być przebudowane, kochani. Coś tu gdzieś jakaś praca musi być wykonana w obszarze relacji, związku, ale nie na zasadzie, chodź, ja ciebie tu zmienię, tylko siadam sama ze sobą i się zastanawiam, co jest nie tak w moim zachowaniu. No dokładnie, kochani, bo ja tu czuję, że bardzo jest tu takie patrzenie na zewnątrz. Ty się zmień, ty coś tu popraw, ty coś tu napraw, ale nie ma tego samorozpoznania, prawda? Co ja tutaj non-stop powtarzam, powielam i nie myślę o tym, że to może być dla drugiej osoby jakieś, prawda? Ojejku, ale dziwne czytanie macie, rybeczki, bardzo dziwne, powiem wam. Ale czuję, że, wiecie co ja tu czuję, że jak tak sobie
rybeczka usiądzie sama ze sobą, bo są cztery miecze, z otwartością, okej, to co tu chodzi do końca, ja tu chcę zobaczyć czystą prawdę, jestem rybeczką zdeterminowaną, żeby zobaczyć czystą prawdę, koniec udawania, koniec wymyślania, prawda, przerzucania odpowiedzialności, bo tutaj weź odpowiedzialność jest za swoje działania, za swoje podejście, prawda? I jak tak szczerze ze sobą pogadamy, może ktoś tutaj może ci podpowiedzieć, spoglądając obiektywnie, prawda? Są rzeczy często, do których nie chcemy się przyznać przed sobą albo przed innymi, albo wstydzimy się przyznać na przykład, prawda? I tak, ja czuję, że to jest coś takiego właśnie. Dlatego tak tutaj jest ta taka obrona przed tym i ucieczka w pracę, czy to zajmowanie się typowo pracą zawodową, czy domem właśnie i tutaj tym otoczeniem jakby. Tak. I uwaga, kochani, na fantazyjne banieczki. Tu też musi jakaś fantazyjna banieczka pęknąć. Może postrzegasz jakąś osobę lepiej, bo chcesz wierzyć, że ona jest lepsza niż jest, a tu by trzeba stanąć trochę mocniej na ziemi i dostrzec tą prawdę, bo macie tyle pentakli, że kochani, główny temat to też tu czuję, uziem się, stań mocno na ziemi, wtedy łatwiej ci będzie podjąć decyzję, co dalej, jak działać. Dobrze, kochani, chodźmy już dalej, bo to czytanie jest specyficzne i muszę przyznać, że już nie mam ochoty jakby czuć tej energii, naprawdę, powiem wam, to jest tak zakręcona energia tutaj. No, zobaczcie sobie jeszcze koniecznie co w innych, dla innych znaków, to co oglądacie sobie tam, czy ascendent, czy księżyc, czy Wenus, tutaj czuję bardzo, żebyście sobie Wenus zobaczyli, czy Merkury, co macie w Merkurym, czy w Wenus, prawda, jaki znak. Bo zdaję sobie sprawę, że to czytanie, ale powiem wam, że cały ten tydzień, cały ten horoskop jest dziwny. No, specyficzny. Zobaczcie sobie, jak macie ochotę. Zobaczmy teraz to mini, wybierz kartę. Możesz zapytać o osobę, sytuację, wydarzenie. Idźmy po kolei. Jedyneczka. Niewłaściwy moment, zaczekaj. Numer dwa. Może i numer trzy. Mamy nie. Dobrze, kochani, to tyle. Utulam was mocno i życzę nam wszystkim, żebyśmy mieli wytrzymałość właśnie, żeby przetrwać ten tydzień i żebyśmy pamiętali o prawie przyczyny i skutku i żebyśmy w następny tydzień weszli, żeby następny tydzień już był lżejszy dla nas. Tak, trzymam kciuki za nas wszystkich. Utulam was, kochani, mocno. Pa, pa.